tylko żeby mama ci nie dowiedziała. O nie, uwaga. Ja chcę teraz nam powiedzieć mamie. Może się nie dowie, no i będzie lepiej. Może pani nie wstawiła mi tej uwagi na Librusa. Wszystkiego się dowiem, jak wrócę do domu. Nawet nie mam ochoty na plac zabaw. Jak wrócę do domu, to przynajmniej sobie poczytam książkę. Cześć, mamo. Cześć, Michasia. Już jesteś ze szkoły? No i wróciłam. Mówiłaś coś, Michasia? Nie, ja się mówiłam. To rozbieraj się, mam dla ciebie obiad. Dzisiaj zupa jarzynowa. A jak tam w szkole było? Świetnie, dzisiaj dostałam 6. O, to wspaniale, to znaczy, że dzisiaj był udany dzień. No to ja już grzeję zupkę, a ty idź umyj ręce. Okej. No to ja grzeję. Mam nadzieję, że jej jeszcze nic nie wie. Gorzej jak się dowie. Będzie Michasia kiedyś ciutka. To jest tak jak się czyta książki na lekcji. Mamo, jest już gotowa zupa? No jeszcze chwilę już ci naleję, a potem po obiedzie zrobisz zadanie domowe. A ja się zaloguję do Librusa. Okej. No to za chwilę będzie Coco Jumbo. Ale przecież książki powinno się czytać na lekcji. Nie, może lepiej sobie ciągnę tą książkę. Popatrzcie, to jest Akademia Jednorożców. Uwielbiam ją czytać w każdej wolnej chwili. Już jestem na 43 stronie. Michasia, zupka gotowa. Chodź zjeść. Okej, to już idę. Obie mama się tylko nie logowała na Librusa. A jaka dzisiaj zupa pięknie pachnie. No twoja ulubiona, czyli jarzynowa. Mam nadzieję, że ci będzie smakowała. A ja sobie zajrzę do Librusa, może wasza pani coś napisała. O, a co to za książka? A, faktycznie, kupiłam ci kolejną książkę z serii Akademia Jednorożców. Wiesz, ja wiem, że ty je lubisz. Masz poduszkę jednorożca, wiem, że masz jakąś bluzkę z jednorożcem, pluszaki, no i jakiś breloczek. No więc postanowiłam, że kupię ci kolejną przygodę z tej serii. Wiesz, przyciągnęła mnie ta okładka, taka różowa. Piękny ten jednorożec. No i myślę, że w wolnym czasie będziesz sobie ją czytała. No już czytam jedną i jest super. Wiem o Aleksandrze i Iskrze. Tak. A wiem, znam ją też, ją przeczytałam. Ja się zaloguję teraz. Co mi się u ciebie słychać? U mnie tak jak zawsze. Wszystko po staremu. Ale chwila, dlaczego internet nie działa? Coś tu jest nie tak. Nie no, chyba zadzwonię do Marka i zapytam, co jest nie tak. Spróbuj ponownie. Nie, przecież wszystko było okej. Coś tam musisz logować na Librusa. No chciałam sprawdzić, co tam słychać, jakieś wydarzenia, ogłoszenia pani czasami pisze, no i oceny. Na tym, no ja przecież ci mówiłam, że dostałam 6. Ale chwila, przecież mam chyba na telefonie. Ach, muszę teraz zalogować się przez telefon. Jedyna deska. Mamo, wiesz, mi się już nie chce jeść, więc sobie pójdę do pokoju. Dobrze, to proszę posprzątaj i sobie odpocznij. A potem zrobimy zadania. Nie wyrzucę.
Ale fajnie, już mam dwie książki. Muszę mamę zawołać, żeby ona nie patrzyła w ten telefon i w ten Librus. Mamo, pomożesz mi z zadaniem? Już idę, dobra, potem sprawdzę tego Librusa. Dobrze, pokaż, co tam masz do zrobienia. Dużo macie dzisiaj zadane? No tak, jak zawsze. Pokaż, co tam masz. Nie zalogowałam się jeszcze na Librusa, to później to zrobię. O, mówiłam, że lubisz jednorożce? Znowu, popatrz. Dobra, no to jedziemy z zadaniem. To pokaż, co tam masz. Oj, matma. Dobra, zrobić co zrobić, będziesz miała czasu troszeczkę na zabawę. No i czytanie. A to zadanie mam zrobić. Dobrze, to przeczytaj. Oblicz, ile złotych kosztują produkty w każdej ostatniej ramce. No to zobacz, pierwsze polecenie. 3 drzemy kosztują 30 zł, no więc jeden będzie ile kosztował? No prawda, że po 10, to łatwizna. Mamo, a to jest gorzej, bo to są 2 drzemy i 1 miód. Czyli drzem będzie kosztował 10, a miód 4. Brawo! No widzisz, jakie proste? I gotowe! No to idziemy teraz odpoczywać. Ale może się pobawisz ze mną? No ale miałam do Librusa się zalogować. Ale mama, to przecież nawet możesz, jak ja będę spała. No ale co ci to tak zależy? Przecież przynajmniej będę mogła z tobą porozmawiać, jak będzie jakaś wiadomość. Ale przecież ci to po co jakieś wiadomości? Ale co ty dzisiaj tak z tym Librusem? No przecież nie powiedziałam, że dostałam szóstki. No to co za problem? Ale po co ci od razu sprawdzać? Nie szkoda ci czasu? Wiesz co, coś mi się tutaj nie podoba, to twoje gadanie. Ale że co? Coś ty mi tutaj kombinujesz, nie dostałaś ty czasem jakiejś uwagi dzisiaj? No co ty, jaka uwaga? W życiu nie są uwagi. No dobra, powiedzmy, że ci wierzę. Ale pamiętaj, kłamstwo ma krótkie nogi. A, no oczywiście. Dobra. Idę sobie zrobić kawkę. Okej. Tylko w Librusie nie potrzebujesz tam sprawdy. Chciałabym jeszcze wymyślić, żeby mamę odciągnąć od tego Librusa. Może powiem, że się... nie wiem. Może co by ty jej powiedzieć? No jest internet, więc wreszcie mogę sprawdzić wiadomości. Zalogujemy się. Co? Wychowawca klasy? No, uczennica nie uważała na lekcję, czytała, przyniesiona do szkoły książkę podczas 26 kwietnia. O nie! Przecież to dzisiaj! Michasiu, pozwól na chwileczkę. O no! Gdzieś się chyba schować. Co chcesz, mamo? Chodź tutaj. Lepiej to nie mogło być, Michasia. Co, mamo, dostanie jakąś pochwałę? Musimy sobie coś wyjaśnić. A co, byłam bardzo grzeczna na lekcji? Nie, wręcz przeciwnie. No już właśnie wiem, dlaczego nie zależało ci na tym, żebym zobaczyła Librusa. Bo właśnie doznałam szoku. Jak to? Ty dostałaś uwagę? To chyba pani się pomyliła. Niemożliwe, napisała dokładnie, że jeszcze czytałaś jakąś książkę. Jaką książkę? No przecież mi ostatnio kupiłaś Akademię Jednorożców. No ale co z tego? Czytałaś książkę na lekcji? To może jakaś inna osoba? No ja rozumiem, że książka była interesująca. Można było ją czytać na przerwie. Albo w domu, ale nie na lekcji. Mama, ale ona mi tak wciągnęła. No dobrze, rozumiem, że jest interesująca, ale nie na lekcji. Musisz koniecznie panią przeprosić. No dobrze, no to ja tak przeproszę panią. No przecież tobie się nigdy nie zdarza taka uwaga. To dobrze, następnym nie przeprosisz panią, no ale kara i tak będzie. Nie. Bo jestem naprawdę bardzo zasmucona. No myślę, że to będzie najsłuszniejsza kara. Weekend bez tabletu. Nie. Wytrzymasz, trudno, trzeba było książki nie czytać w szkole na lekcji. Nie. A teraz możesz iść do pokoju. No i przecież co to za kara? Przecież sobie mogę czytać książkę Akademii Jednorożców. Iskra wpatrywała się w swoje kopyta. Widziałaś te iskierki?
Byłam pewna, że będę latającym jednorożcem, ale myślę... No to w dzisiejszym odcinku to już tyle, dać łapki w górę, no i do następnego odcinka, to pa pa! Że zamiast tego posiadam magię ognia. Magię ognia? Jesteś pewna? Jeszcze przed chwilą Aleksandra myślała, że iskra wzniosła się w powietrze i poleciała.